kochani, tutaj Ola Papierowa Jaskółka. Witam Was serdecznie na kanale sklepu Craftvena. Dzisiaj trochę inaczej, bo dzisiaj inspirację zaczynam od mówienia do Was. A to dlatego, że to mój ostatni filmik inspiracyjny dla Was podczas tego DT w Craftvenie. To było wspaniałe 6 miesięcy. Fantastycznie się z Wami bawiłam i jestem niezwykle dumna, że mogłam Was przez te pół roku inspirować. Oczywiście mam nadzieję, że Wy też świetnie się ze mną bawiliście. I dzisiaj chciałabym z Wami wykonać pracę na Dzień Dziadka, który mamy dzisiaj, ale taką, która ma trochę więcej sensu niż to widać powierzchownie. Dlatego, że pomyślałam sobie, że mamy początek roku, wszyscy sprzątają w swoich skrabkątach, w swoich gabinetach i w swoich pracowniach. Jest to też taki duży trend aktualnie na Instagramie, zresztą trwa ileś wyzwań dotyczących właśnie sprzątania swojej przestrzeni kreatywnej. Ja oczywiście, jak to tradycyjnie na początku roku, również takie sprzątanie mam już za sobą. No i postanowiłam właśnie chociaż jedną pracę poświęcić na zużycie ścinków, takich, których znalazłam, które okazują się całkiem fajne i jeszcze zdecydowanie przydatne, a w dodatku takich, które mają dla mnie jakieś sentymentalne znaczenie. I właśnie stwierdziłam, że ten filmik będzie idealny do tego, żeby dziś zrobić z Wami kartkę ze resztek. Natomiast takich, wiecie, resztek, których bym nie miała, gdyby nie Craftvena. Ponieważ właśnie dzięki Marcie, dzięki Kasi poznałam kilka wspaniałych marek, kilka naprawdę wyjątkowych produktów, z którymi nie miałam do tej pory do czynienia. I są to na przykład te dwie kolekcje od Echo Parku. Widzieliście u Marty moje recenzje tych kolekcji, widzieliście je na moim kanale. Niedługo na kanale pojawią się też albumy, które z nich wykonałam. Te kolekcje mam od Marty. Jedną w dodatku przywiozłam sobie z lotu w Poznaniu, gdzie bawiliśmy się razem. No i postanowiłam, że właśnie początek roku będzie idealną wymówką na użycie ścinków, a jednocześnie zrobienie kartki z resztek będzie idealnym zamknięciem tej współpracy z Craftveną. Więc tak jak widzicie, mam dosłownie kilka kawałków papierów, które mi zostały. Mam prawie pełne arkusze naklejek i właściwie arkusze okładkowe i to tyle. Więc za chwilę przełączam się na samą kamerę bez dźwięku, dogram Wam swój głos w tle. W każdym razie chciałam Wam serdecznie podziękować za te 6 miesięcy naprawdę wspaniałej zabawy wspólnej, wspaniałej inspiracji, wspaniałych wymian w grupie, za ciepłe przyjęcie tutaj. No i mam nadzieję, że jeszcze będziecie ze mną i będziemy się spotykać wielokrotnie. No dobra, ja się biorę do roboty, przyszykowałam sobie małą bazę na kartkę. I ponieważ kartka będzie naprawdę super prosta i trochę dla tych, którzy na ostatnią chwilę przygotowują pracę dla dziadków, trochę tak, wiecie, nie mając czasu i pomysłu, biorą się za kartkowanie, to właśnie będzie kartka dla Was, a ponieważ będzie naprawdę prosta i mega czysta, to nawet nie zmieniam podkładki, zostaje dzisiaj moja różowa. Także bierzemy się do roboty i widzimy się właściwie, jak skończę pracę, chociaż prawdopodobnie wiecie, że lubię do Was mówić, prawdopodobnie wtrącę jeszcze kilka uwag po drodze. Moja kartka nie jest duża, ma około 4x5¾ cala. To taki standardowy wymiar bazowy. Wycinam sobie bazę sama z papieru kraftowego i biguję ją na tablicy. Z jednej kartki A4 wychodzą mi dwie bazy, więc to jeden z moich ulubionych formatów. No ale co najważniejsze, to to, że
mimo tego, że kartka jest mała, nasze ścinki trzeba przejrzeć bardzo dokładnie i to właśnie robię. Wyjęłam sobie to, co zostało mi z dwóch kolekcji z Echo Parku i po prostu dokładam, sprawdzam, jakie elementy mi zostały, które mogę ze sobą sparować, które do siebie pasują i które mają odpowiednie wymiary. Ja tutaj wybrałam po prostu resztki, które zostały mi z albumu i powoli zaczynam je sobie docinać bardzo dokładnie, z delikatną ramką, tak aby kraftowa baza połączyła się z kolorowym papierem. Oczywiście to wszystko robię na oko dokładnie tak, jak pozwalają mi ścinki, ponieważ one nie zawsze są dokładnie takie, jak potrzebujemy, co zresztą za moment zobaczycie, bo wybrałam sobie ten papier w kratkę na tło mojej kartki pierwszej strony, no ale się okazuje, zobaczcie, że ona jest po prostu, to tło trochę za krótkie, więc muszę sobie po prostu lekko dociąć całą bazę, więc nie podaję Wam dokładnych wymiarów. Kartki z resztek mają właśnie to do siebie, że to są takich wymiarów, na jakie pozwalają Wam ścinki. No i ja tutaj sobie wszystko po prostu jeszcze raz dokładnie dopasowywuję do mojej bazy, tak aby ozdobić ścinkami zarówno front, jak i tył, jak i środek kartki. Kiedy mam już wszystko zaplanowane, kiedy wiem, który papier znajdzie się w środku kartki, a który na zewnątrz, sięgam po taśmę dwustronnie klejącą oraz po mój ulubiony klej magiczny. Oczywiście obydwa te produkty znajdziecie na półkach krawlenia, ja linki oczywiście daję Wam w opisie. No i za pomocą taśmy przyklejam moją ulubioną metodą właśnie papier ozdobny do bazy i jest to taka metoda wiatraczkowa, bardzo dokładna, bo to jest super istotne w pracach w stylu Clean and Simple, żeby to klejenie było idealnie równe, żeby nie było krzywizn, żeby nie wyciekał nam klej, ponieważ wszystkie krawędzie są bardzo ważne, to one właściwie zdobią kartkę, a nie dodatkowe elementy, które zazwyczaj w tych kartkach bogatszych używamy. I teraz zobaczcie, obklejam wszystkie brzegi równiutko taśmą, bardzo blisko krawędzi, delikatnie odchylam fragment taśmy po rogach, zaginam to na boki, tak jak to teraz widać, fragment odsłoniętej taśmy pokrywam klejem, dzięki temu element mogę jeszcze sobie na bazie dowolnie poprzesuwać, taśma mi nie złapie, a dopiero wtedy, kiedy wszystko wyrównam, to z taką wręcz diaboliczną precyzją odrywam taśmy. Mam dzięki tej metodzie idealnie przyklejone brzegi, nie ma szans, żeby kleju mi wyciekł poza nie, ponieważ na brzegach jest taśma, to jest wszystko ładnie, solidnie, równiutko i naprawdę precyzyjnie przyklejone. Sobie zdałam sprawę, że w tym filmie jest jeszcze jedna sentymentalna rzecz, bo gdyby nie Crowdmana i gdyby nie DT, to nie miałabym gilotyny, na którą właśnie patrzycie. To znaczy, z tą gilotyną wiąże się ciekawa historia.
Ja pojechałam na zlot w Poznaniu, teraz ostatni, pomagać Marcie i Kasi przy stanowisku, żeby się też z Wami spotkać po takiej bardzo długiej pandemicznej przerwie. No i jedyny zakup, którego chciałam tak naprawdę dokonać, to był odbiór po pierwsze jednej z tych kolekcji Echo Parku, którą właśnie teraz tnę, a drugi zakup to właśnie była ta mała gilotyna Tima Holtza, ponieważ właśnie szukałam takiego małego, lekkiego, poręcznego sprzętu do mniejszych prac, takie, które nie robią bałaganu, albo takie, które po prostu mogę gdzieś wykonać na warsztatach, czy w ogóle poza gabinetem. No i upatrzyłam sobie, że Marta ma taką, ale jej nie zarezerwowałam i tak przez cały dzień chodziłam po tym slocie, myśląc, że dobrze, na koniec sobie ją kupię, jak nikt nie weźmie. No i ta gilotyna się sprzedała, więc ja oczywiście no rozmawiając z dziewczynami napomknęłam o tym i ambasadorka marki Ania Papierowa Przygoda powiedziała, że ona ma taką, w ogóle nie polubiły się i chętnie mi ją odsprzeda, więc tutaj też kolejny plus, że po prostu dzięki Craftvenie poznałam naprawdę mnóstwo wspaniałych dziewczyn, mnóstwo wspaniałych osób, dzięki którym po prostu no nie tylko gdzieś tam otworzył się dla mnie bardziej świat skrapowy, ale też wymiana doświadczeń, wymiana sprzętu. No i to będzie taki kolejny sentymentalny dodatek, który będzie mi przypominał o tym, jak fantastycznie spędziłam te pół roku z Wami tu w Craftvenie. Ale wracając z naszej kartki, widzicie, że teraz przyklejam kolejny element ozdobny, już tym razem na dystansie. Dystans robię po prostu z resztek birmaty, mam taki korzyczek na biurku, gdzie wrzucam resztki po tekturkach i przyklejam po prostu na nie część ozdobnych elementów. No i mam tutaj resztki, jakieś ścinki, które wydaje mi się, że będą fajnym elementem ozdobnym. Ale teraz zajmiemy się właśnie głównym elementem, który zaplanowałam, czyli elementem origami, elementem koszuli, które chcę umieścić na tej kartce. I tak jak widzicie, docięłam sobie taki sam fragment zwykłego papieru, jaki mam ścinek w kratkę, bo chciałabym, żeby ta koszula właśnie była w kratkę. I robię pierwszą próbę, czy taki ścinek mi wystarczy, czy muszę dobrać inny. I to jest istotne, bo po prostu ja nie mam wzoru na jakiegoś na tą koszulę, nie wiem, jaka ona wyjdzie duża, z jakiego arkusza, więc po prostu zawsze sobie robię próbę, jeżeli chcę to zrobić ze ścinków, tak jak teraz, no to najpierw muszę sobie zobaczyć, czy ten wymiar będzie pasował i ten wymiar wydaje mi się całkiem w porządku, więc zwróćcie uwagę na to, jak tą koszulę zrobić. Jak widzicie, robię ją drugi raz, teraz już z papieru ozdobnego. Ważne jest też, żeby sobie wcześniej przećwiczyć tą koszulę, dlatego że papier skrapowy, nawet tak cienki jak ten od Echo Parku, składa się dużo, dużo trudniej niż taki zwykły, więc najpierw zróbcie sobie koszulę na próbę, a dopiero później wykonajcie tą z papieru, zwłaszcza jeżeli macie jeden tylko kawałek, który chcecie wykorzystać, tak jak ja mam teraz. Oczywiście, jeżeli ktoś nie nadąża za tym, co robię, chociaż ta koszula jest super prosta, to pamiętajcie, że na dole możecie sobie zmienić tempo wyświetlania filmu i po prostu włączyć na wolniejsze. Dzięki temu obejrzycie tą instrukcję bardzo powoli, co pozwoli Wam zrobić tą koszulę dokładniej. No i teraz właściwie czas na wyjaśnienie, dlaczego staram się kartkę dla dziadka zrobić z kolekcji dziecięcej. Ano dlatego, że tak jak już wiecie z recenzji, uważam, że papiery od Echo Parku są niesamowicie uniwersalnymi papierami, fantastycznie się z nimi pracuje i robi się to bardzo prosto. I naprawdę z tych kolekcji nie tylko można wykonać pracę na ten temat, który sugeruje sama kolekcja, czyli nie tylko prace dziecięce, można też wykonać naprawdę fajne prace uniwersalne i to jest dokładnie to, co chcę Wam dzisiaj pokazać. Zrobić uniwersalną kartkę, która będzie pasować zarówno małemu chłopcu, zarówno na urodziny, zarówno jako zaproszenie na imprezkę, zarówno jako kartka na pójście do szkoły dla siedmiolatka, ale też właśnie kartka na przykład dla dziadka. Mój dziadek jest naprawdę, naprawdę fajnym facetem, takim, wiecie, z jajem. I myślę, że ta kartka będzie mu się podobać właśnie taka, jaką robię, czyli kolorowa, prosta, z deseniami kolorystycznymi, bez wielkiej ilości zbędnych dodatków. Myślę, że taka będzie po prostu dla niego w sam raz. Thank you.
Jak widzicie, moje ścinki są już docięte, ale co ważne, każdy z nich jeszcze zyska drugą warstwę właśnie papieru kraftowego i to jest to, co ja uwielbiam w stylu Clean & Simple, czyli te delikatne, cienkie ramki z bazowego papieru, które bardzo, bardzo, bardzo pogłębiają kompozycję, ale też są po prostu ozdobą, bo w Clean & Simple nie mamy dużo dodatków, więc każda ta rameczka jest po prostu wyjątkowym takim detalem przykuwającym oko i sprawiającym, że kartka jest prosta, ale bardzo efektowna. No i ja tutaj teraz dopasowuję to wszystko do siebie. Jak widzicie, zrobiłam z jednego ścinka taki tag, co mi teraz trochę przy tym origami nie leży, bo im prostsze krawędzie, tym właściwie bardziej spójna ta praca, a ponieważ u mnie w koszuli są już zakrzywione krawędzie pod skosem, no to stwierdzam, że ten tag, ta chorągiewka nie jest potrzebna i zamieniam to również w prostokącik. No i teraz mamy dwie drogi, którymi możemy pójść w wykonaniu dalszym tej kartki. Możemy wykonać kartkę do koperty i wtedy przyklejamy wszystkie elementy bez użycia dystansów, a ja pójdę oczywiście tradycyjnie w trochę bardziej rozbudowaną formę i wszystko jeszcze dokładnie poprzyklejam na dystansach, aby ta kartka była dużo, dużo, dużo bardziej przestrzenna i żeby jeszcze weszło mi jednak kilka takich elementów ozdobnych, które chciałabym dzisiaj użyć. No i jak widzicie, wszystko przyklejam na moje ukochane kostki od Scrap Boysów. To są chyba najsilniej trzymające kostki w ogóle dostępne na rynku. Są też dostępne w dwóch grubościach. Również dostępne u Marty w sklepiku. Ja je absolutnie uwielbiam i naprawdę sprawdziłam już na tylu różnych powierzchniach, że ufam im bezwzględnie i bezgranicznie. No i teraz wszystko sobie to układam, a co przy tych kostkach jest istotne, to to, że często przykładam te wszystkie elementy na raz, zanim przykleję jeden kolejny, dlatego że no tutaj już nie ma przebacz. Jak się przyklei coś na tę kostkę, to już musi tak zostać, więc sprawdzam, czy te elementy po prostu razem nie będą się na siebie nachodzić w jakiś dziwny sposób, nie będą wystawać. Przykładam je i przymierzam do kartki wiele razy. No i na koniec przychodzi czas na moją koszulę. Jak widzieliście też, to nie jest takie 100% origami, bo jednak postanowiłam podkleić ją klejem i nie chciałabym, żeby po prostu gdzieś tam z czasem się na tej kartce rozeszła, więc środek delikatnie skleiłam. No i teraz widzicie, że całość praktycznie jest gotowa, czas tylko ozdobić detalami. Ja sobie tutaj przygotowałam pomysły na guziczki, czyli takie półperełki. Zastanawiam się, czy białe, czy czarne, ale jednak coś mi wizualnie nie leży, więc najpierw zaczynam od tych elementów, których jestem pewna, a wybrałam sobie dzisiaj drewniane guziki, które zostały mi jeszcze gdzieś tam z mojej pracowni kostiumograficznej. Jeżeli chodzi o guziki, to dodaję je tutaj taką metodą trzech, to znaczy zobaczcie, one są ułożone razem, tworzą trójkąt też, ta kompozycja dzięki temu jest bardziej spójna, bardziej harmonijna, a guziczki w koszuli po prostu wybieram plastikowe, kolorowe i dopasowane kolorystycznie do całości. I tutaj też macie trzy guziczki na kartce i dwa przeciwstawne na brzegach kartki, co razem daje 5. Trzymam się raczej tej właśnie kompozycji i liczb nieparzystych, czyli albo daje coś jedno, albo 3, albo 5. I tutaj, tak jak widzicie, wszystko razem się tak ładnie dogrywa, przenika, tworzy te trójkąty na kompozycji, zarówno wystające prostokąty spod koszuli, jak i po prostu elementy ozdobne, dzięki czemu nam wzrok nie ucieka, a kartka wydaje się bardziej harmonijna. Co musicie wiedzieć, to ona i tak teraz nie ma napisu, który pojawi się u mnie później, a czego nie zobaczycie w filmie. Zaczynam też przeglądać naklejki z arkusza, których ostatecznie użyję później w środku do ozdobienia wklejonych życzeń, a i tak na koniec dodam jeszcze mały detal, którego nie zobaczycie, czyli maleńkie drewniane spinacze. No dobra, nasza kartka skończona, jest w takim naprawdę klimacie Clean & Simple, nie chciałam tutaj przekombinować. Czeka jeszcze oczywiście na napis, napis będzie uniwersalny akurat na tę okazję, na którą ta kartka będzie. Ja ją przygotowałam dla swojego dziadka, więc na pewno pojawi się tutaj napis związany z dziadkiem. Aczkolwiek, jak widzicie, kartka jest naprawdę uniwersalna, będzie nadawać się dla każdego
pana z jajem, tak jak, jakim właśnie jest mój dziadek, ale też dla chłopca idącego do szkoły, też na urodziny, na przykład piąte, szóste, siódme, tam gdzie można sobie wkleić koszulkę, tam ta kartka będzie pasować. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Jak widzicie, no nie ma tu dużo elementów takich bardzo skrapowych, bardzo bogatych, natomiast kartka jest dość trójwymiarowa, jest dość gruba i robi wrażenie. Zdecydowanie nie jest to kartka do koperty, chociaż dokładnie właśnie w tej wersji do koperty można ją zrobić po prostu nie dając dystansów i elementów wypukłych. Ja będę kończyć. W środku oczywiście znajdą się życzenia, które ozdobię, ze względu na to, że środek już musi być płaski, ozdobię oczywiście tymi naklejkami z arkusza, czyli tymi na przykład guziczkami, które będą mi pasować do przodu mojej kartki. No dobrze, taki prosty projekcik na koniec współpracy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za ostatnie pół roku. To była naprawdę fantastyczna przygoda i mam nadzieję, że jeszcze nieraz się spotkamy, a dzisiejszy projekt Wam się spodobał i po prostu też będziecie zainspirowani do tego, żeby wykorzystywać swoje resztki, swoje ścinki i sięgać po nietypowe rozwiązania, takie jak na przykład origami. No dobrze, pamiętajcie, wszystkie produkty macie w opisie. Ja zachęcam do subskrybowania kanału CraftWene, żeby żadna nowość Was nie ominęła. Wystarczy kliknąć też ten dzwoneczek, to znaczy ustawić sobie powiadomienia. I dzięki temu wszystkie nowości wyświetlą Wam się jako pierwszym i niczego nie ominiecie. O, nie ominiecie. A ja się z Wami żegnam. Życzę Wam kreatywnego dnia. Bądźcie do swoich dziadków, zróbcie im szybką kartkę i po prostu ich odwiedźcie. No dobra, do zobaczenia. Pa, pa.